Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Nowego Sącza od jezuitów. Głoszę tutaj o uwielbieniu dla Arki Przymierza. Taka wspólnota, która prosiła mnie o modlitwę uwielbienia. Co tutaj robię? O tym za chwilę. Stanąłem sobie tutaj na wirydarzu jezuitów, jak widzicie z tyłu studnia. W ogóle to jest bardzo piękne miejsce, piękny klasztor. Ja sobie mieszkam w takiej pięknej celi, jezuici mnie pięknie przyjęli. Tak jak tą wspólnotę Arkę Przymierza, o której wspominałem, do której głoszę. Oni się tu czują rzeczywiście pięknie przyjęci, ja też się czuję pięknie przyjęty. Mam mówić o uwielbieniu, to już jakby kolejny moment, miejsce w ostatnim czasie, w którym mówię o uwielbieniu, wcześniej właśnie w Kielcach i byłem na uwielbieniu w Bochni. Jakiś taki ciąg uwielbieniowy w tych hołkach się pojawia, a jednocześnie ciągle odkrywam coś nowego, coś świeżego i tym też chcę się z Wami podzielić. Taki moment, który jest przed wszystkim, właśnie taki kerygmatyczny. Tak jak mówimy, że Bóg nas kocha i bez tego, że jesteśmy najmilsi, że jesteśmy kochani, trudno słuchać Słowa Bożego i się w Nim odnajdywać. A jednocześnie, no właśnie, czy może być modlitwa bez uwielbienia Boga? Jeżeli poznajemy się nawzajem, poznajemy Boga, pozwalamy Bogu poznawać siebie, jesteśmy wzajemnie poznani przez to, że Bóg nas poznaje, też sami się coraz lepiej poznajemy. Więc z tego poznania wielowymiarowego wynika uwielbienie, to znaczy wynika pragnienie serca, takie wdzięczne, pełne miłości, przylgnięcia też, usuwania wszelkich barier i granic, które są między nami, pragnienie tej głębokiej, najgłębszej, w tym z tego słowa znaczeniu, jedności, która jest darem Ducha Świętego. Więc od tego tutaj zaczynam, jakoś o tym głoszę, też bardzo mocno przyszedł mi taki obraz właśnie ludzkiego ciała, że to, co duchowe, musi być też cielesne. To taka prawda świętego Tomasza z Akwinu, prawda, o tej jedności psychofizycznej. Bardzo widzę ją też choćby w tej scenie ewangelicznej, gdzie przychodzi Syrofenicjanka i prosi o uzdrowienie, wypędzenie demona z jej córki. I jest tu powiedziane, niedobrze jest dawać, zabierać chleb dzieciom, dawać psom, a ona mówi, nawet szczenięta jedzą z okruchów dzieci. I natychmiast przychodzi mi do głowy Eucharystia i że w każdym najmniejszym okruchu jest cały Chrystus. I nawet jak dostanę najmniejszy okruch, to dostaję całego Chrystusa. Że ta logika Boża, ta miara Boża jest całkiem inna. I On chce nas uczyć. I bardzo nam trudno może widzieć siebie jako najukochańszych, najmilszych w oczach Boga, ale też trudno nam widzieć Jego jako naszego najmilszego, najukochańszego. Bo mamy swoje pomysły, bo mamy swoje drogi, bo mamy swoje widzenie spraw, jakoś jesteśmy w tym tacy marnotrawni. Ale im lepiej się poznajemy, tym bardziej nasze serce otwiera się na uwielbienie. I to jest źródło i to jest klucz. Bo można myśleć o uwielbieniu tylko tak zewnętrznie, tam gramy czy nie gramy, mówiąc może w dużym uproszczeniu, że śpiewamy piosenki dla Pana Boga, czy nawet do Boga. Ale tu wcześniej jest pytanie o postawę naszego serca. Czy ono jest postawą miłości? Właśnie w doświadczeniu poznania Boga, poznania samego siebie i tutaj dopiero no sam Duch sprawia to, że jesteśmy zdolni do uwielbienia. I tak jak wspomniałem o tym ciele właśnie, czy ja jestem okiem, czy jestem uchem, ręką, nogą, nie mogę być wszystkim i nie o to chodzi, żebym był wszystkim, a jednocześnie właśnie tak jak w każdym elemencie, w każdej części naszego ciała jest coś, co jest ochocze i coś, co jest słabe, czasami coś jest chore, czasami leniwe, stawia opór, a jednocześnie właśnie tu jest miejsce
gdzie Bóg chce do nas przyjść, gdzie nas chce dotknąć, tak żeby wszystko do Niego należało. I to jest pełnia uwielbienia, że wszystko należy do Boga, że wszystko w Nim się zanurza, że w Nim przebywa, że w Nim jest obecne. Tak wiele myśli jakoś kotłuje się w moim sercu i to uwielbienie, które dotyka wszystkiego i nie ma żadnej części w nas, która by nie była pragnieniem Boga, żeby dotknąć nas właśnie swoją obecnością, że trochę tak jak wprowadzamy światło do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś pokoju, że nie świeci do połowy pokoju, tylko świeca cały pokój, że tak chce przychodzić do nas Bóg, do nas całych, właśnie dawać nam całą szatę, całe światło, całego siebie, a nie tylko po części. Nawet jak to jest mała odrobina, to zawsze jest wszystko. I no tak się bardzo cieszę, że to po 3 latach znów zjawiam się w tym miejscu, gdzie błogosławiłem ślub Przemka i Ani. Oczywiście nie przestaję się modlić za nich, ale to oni mnie tutaj zaprosili jako liderzy tej wspólnoty Arka Przymierza do tego, by głosić o uwielbieniu. I widzę, jak oni tego potrzebują, ja tego potrzebuję i wszyscy z tej wspólnoty tego potrzebują. I mam przekonanie, że też każda z was tego potrzebuje. Mamy swoje lęki, mamy swoje obawy, mamy swoje opory, które dotyczą uwielbienia. Warto je zdemaskować, warto je wydobyć, warto o nie pytać. Z Panem Bogiem się w tym zmagać, bo to jest dużo głębsze i ważniejsze, niż możemy przypuszczać czy się spodziewać. A jednocześnie prostsze, tak jak Bóg jest prosty. I On, jeżeli naprawdę tego chce, żebyśmy uwielbiali, a wiemy, że On pierwszy nas uwielbia, to On nas do wszystkiego uzdolni. Więc nie bójmy się modlitwy uwielbienia, nie bójmy się pójść za tym, co się otwiera w naszych sercach w temacie uwielbienia, i rozszerzajmy, pogłębiajmy to, co nazywamy uwielbieniem. Bo tak jak powiedziałem, to nie jest tylko kwestia jakiegoś grania, jakiejś muzyki tylko uwielbieniowej, ale to dotyczy całych nas, w ogóle całej naszej modlitwy, postawy, życia. No życzę wam, żebyście wzrastali w uwielbieniu i pozdrawiam was najserdeczniej z Nowego Sącza. Miejsca, co by nie powiedzieć, niezwykłego. Od jezuitów to też miejsce niezwykłe. W ostatnim 3 lata temu Hołku mówiłem, że piekło zamarzło, jak dominikanin się odnajduje u jezuitów i chyba tak jest też tym razem. Naprawdę czuję się tu ugoszczony, przyjęty. Ha! Po prostu. No to jest właśnie tym bardziej działanie Ducha Świętego. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!